Witam, kochani moi. Powiem krótko, jak mi dziecko nie będzie dalej ze mną jeździć, to ja pójdę z torbami. Dzisiaj pojechałam na małe zakupy, kupić tylko lasagne i frikadelle. No i to są właśnie te małe zakupy. W międzyczasie stwierdziłam, ponieważ jest gorąco, to chcę ten wurstsalat zrobić, więc są zakupy do wurstsalat. Pokazał się już nowy czosnek świeżutki, więc też musiałam sobie jeden wziąć. Jest duży, zobaczcie, jest większy niż Huba Boba, tylko nie wiem ile kosztuje. Jak zwykle będą problemy pewnie z odczytaniem, bo to jest ten rachunek z netto. I tak, cebulka ta zilba srebrna, to jest spory słoik, ile tam gramów, 190 po odcieku, kosztuje 79 centów. Co my tutaj? A, soki mamy. 1,39 orange, 10 soków. Frytki, kilogram, 99 centów. Patrzcie, jaka paranoja. Frytki są w cenie kilograma ziemniaków. O, i tak wygląda kilogram frytek. Dziecko moje stwierdziło, że on chce dzisiaj pomysł mit ketchup, więc proszę bardzo, jest kupione. Frytki. 99 centów kosztują te proste, a te karbowane 1,19 za kilogram. Oczywiście to są ceny. 10 tych soków orange, to kartonik 0,2, to jest 1,39. Kolejno, oj, przepraszam Was, mi się tutaj machnęło. Frikadelki mieliśmy tanio dzisiaj w promocji, to są te dobre od Holoubka, jak ja to nazywam, przepraszam, pana Holoubka, ale tak mi się skojarzyła ta firma. 1,89, więc nabraliśmy tych kulek do zupki jedną sztukę, to jest pół kilograma. I takich normalnych, zwykłych, ja mam ochotę dzisiaj właśnie na frikadelki, nie na lasagne. Ja sobie zrobię normalnie tam z bułką sezamową. Zamiast hamburgera mięska, no to ja sobie frikadella, jakieś tam warzywka do tego dorzucę. I dwa opakowania tych normalnych frikadelli właśnie, jak widzicie. Takie niskie ceny są, po co mi robić same, jak to jest przepyszne i gotowe już. Kolejna pozycja. 5 razy. O matko. Jakie drogie, 1,49, no ale dobra, sobie wziął sam ten sok apfel jabłkowy. Sok. Okej, okay, teraz mamy Fantę 4 razy. Fanta kosztuje bardzo drogo, 2,76, widziałam gdzieś tańszą. Okej. Okay. Lasagne mamy po 2,99 za kilogram lasagni. Zaraz Wam pokażę, otworzę, bo one i tak idą za sekundkę do piekarnika. No niewiele widać, bo one są tutaj w takiej tej srebrnej tacce, czy jak to tam się nazywa, tym pojemniku. I my to wkładamy po prostu na 40 minut łącznie z tym srebrnym pojemnikiem. Widzicie tylko troszeczkę tego bolognese. Ser żółty i wiecie co, biały. Zapomniałam, przepraszam. No, to tak wygląda kilogram lasagni. Nie widzicie tego mięska akurat, no ale tak jak na rysunku jest go naprawdę dużo, tego mięsa. Jest normalnie jakby w domu zrobione. To są Huba Buba, akurat tu jest, dwa razy kupiliśmy. Mentosy po 99 centów owocowe. Mówię, to dziecko mnie po prostu z torbami puści na kredyt, będę musiała wszystko zacząć kupować. Wzięłam 5 razy ser feta, bo jest w bardzo niskiej cenie, 89 centów. To jest 250 gramów. Bez tych żadnych modyfikowanych genetycznie, normalny 45% tłuszczu. Kupiłam dużo oliwek, więc będę sobie robić oliwki z tym serem. Będę potrzebowała go do
Wurst salat, ser żółty mam w domu, taki normalny i górski, także nie kupiłam, nie potrzebowałam. To mamy to. A i mamy cenę. Ta wielka główka czosnku kosztowała, moi kochani, 80, o jest, 88 centów. Kilogram kosztuje 7,90. Widzicie? Uważam, że tanio, bo to jest naprawdę wielka główka. Te wszystkie wędliny na wurst salat po 99 centów, ich tu jest 200 gram. Normalnie my ich nie jemy, one są no takie mielonki, nic specjalnego, no nam to nie za bardzo smakuje, ale na wurst salat to jest właśnie idealny smak, idealna ta kiełbasa. Co jeszcze mamy? Znowu mamy frikadellen, które już omówiłam. Lody takie 1,99. I co tu jeszcze jest? A, pinki. 1,96 pinki mamy i lody takie 8 sztuk, tak jest. Dziecko sobie dzisiaj takie czekoladowo-waniliowe wzięło te takie. No. Sztangi. Nie wiem co, sztangi powiem. Krótko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło, zdrowo, wypoczywajcie. Kto ma jeszcze urlaubik w pracy, się nie przemęczajcie. Dziękuję Wam za komentarze. Zachęcam do pisania, zachęcam do zadawania pytań, do podrzucania pomysłów, co byście chcieli usłyszeć tak w takich pogadankach do Was. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i do następnego filmu. Pa, pa!